different faces. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Niestety dosyć to adekwatne, dlatego że wszystko wskazuje na to, że niebawem moje piękne miasto runie, po prostu wszystko zacznie się sypać w posadach, walić w gruzy, dlatego że nadchodzi potężna apokalipsa w formie tej potężnej, jakże nieznoszącej sprzeciwu, jakże przerażającej, jakże frapującej dosyć burzy śnieżnej, która być może przyniesie kres funkcjonowaniu cywilizacji ludzkiej. No cóż, powiem szczerze, nie w smak mi to trochę, no ale po prostu trzeba zagryźć ząbki i żyć dalej. Z tego co pamiętacie, obecnie staram się przetwarzać słucha, pomimo takiej ilości funkcjonujących szpitali, ja cały czas mam więcej chorych? Jak to jest w ogóle możliwe? Nie no, hospitalizowanych? Dziwne. Że mam chorych, to czemu ich szpital nie przyjmie? Przecież chyba aż tylu chorych nie ma. Aha, no to ma w trzy dupy, no to fajnie. No to w takim razie po prostu przyspieszę pracę szpitali. Przyspieszyłbym też chętnie pracę warsztatów, ale chyba to się nie uda. Bardzo chciałbym opracować to przyspieszenie samych sani zwiadowców, dlatego że no kurde, wszystko wskazuje na to, że niektóre ekipy mi po prostu zamarzną na tym Frostlandzie, no ale kurde, 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 no kurde i po prostu kurde, no i tyle, tyle w temacie. Niewiele mogę zrobić, po prostu, nie jestem cudotwórcą, niestety, a chciałbym być w niektórych przypadkach. Węgla mam coraz mniej, to też mnie troszeczkę jakby, no nie napawa radością. Jedną retortę może delikatnie uruchomię. Węgla mam naprawdę coraz mniej, myślałem, że mam takie ogromne jego zapasy, no wcale nie. Jak się okazuje, wcale tak nie jest. Teraz, prawdę mówiąc, wszędzie mam przyjemnie w tym moim mieście, więc przyjemnie to mieć nie muszę, no bez przesady, też troszeczkę okrojmy z działania ten generator, bo wiecie, to jeszcze przyjdzie czas na potężne ogrzewanie miasta, póki co to po prostu chcę jakkolwiek je ogrzewać. Może by nawet się dało. Za mocno przygrzałem w tym mieście, z tego co widzę, za mocno przygrzałem i przez to spadłem z zapasami węgla, co może być dla mnie bardzo zgubne w przyszłości. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale kto wie. Coś się stanęło na Frostlandzie. Zobaczmy, co się stanęło. Zahamuje czas. Aha, ta ekipa doszła. Obserwatorium Nansena. Ten solidny budynek mógł przetrwać nawet surową arktyczną zimę. W środku roi się od wysokiej klasy przyrządów naukowych. Obóz wydaje się jednak opuszczony. O, to ciekawe. Ostrzeżenie Nansena. Znaleźliśmy list pozostawiony przez Nansena i jego współpracowników. Trudno przewidzieć natężenie nadchodzących mrozów. Zapewne pobiją wszelkie rekordy. Wiatr o sile 10 stopni. Prąd strumieniowy zdaje się słabnąć wraz z wysokością. Później pogoda powinna powoli się poprawiać. Kierujemy się w stronę tej apokaliptycznej burzy, aby potwierdzić nasze przypuszczenia. Żegnajcie, niech Bóg ma was w swojej opiece. Dobrze, no weźmy te projekty i technologię. Wy teraz stąd spierdaczacie tutaj, panowie. Ile fabryka dała, ile tylko siły w raciczkach macie, to spierdaczacie. No i co? Teraz jeszcze mają technologie ulepszone sanie zwiadowców. Czyli jakbym doszedł do miasta, to już bym to z automatu miał. Ale kurde, no teraz to... Nie, teraz nie mogę sobie na to pozwolić. Teraz opracuję te technologie w mieście. Natomiast oni muszą iść do tego ostatniego przybytku, bo nie zdążą, jeżeli tam nie pójdą. Wszyscy już mają... Aha, pełne... Dobra, widzę co się dzieje. Musimy kolejny wybudować magazyn. Raczej skład zasobów. Jak zwał, tak zwał. Wiadomo o co chodzi. Gdziekolwiek tak naprawdę. Nie odgrywa to wielkiej roli. Nawet postawiłbym ze dwa. Bo kuchnie polowe muszą działać. Jak mi zbraknie jedzenia, to będzie dupa. Dupa z batatami. Z batatami i z ogórami. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym ten poziom par jeszcze obniżył, bo cały czas mam w miarę przyjemnie w tym mieście. To jest dosyć dziwne. Nie spodziewałem się, że tak się to stanie. Mógłbym do drugiego poziomu pary to chyba obniżyć. Spróbujmy tak zrobić. Opracowano technologię, super, to teraz czym prędzej te sanie, bo to jest dla mnie priorytet. Żeby oni zdążyli teraz w świat wyjść i wrócić przede wszystkim. To jest najważniejsze, żeby zdążyli wrócić.
Dobra. Cały czas nie mam 3000 posiłków. Teraz wreszcie zdobywam węgiel, wreszcie nie tracę go, natomiast w mieście cały czas jest ogólnie dobrze, więc nie ma powodu do jakichś tam niepokojów. Niezadowolenie jest spore, więc wypadałoby troszeczkę się poruszać z perspektywy religii, no ale nie mam nawet żadnych możliwości działania w tym zakresie. Czas wolny. Nie może to być czas wolny, musicie pracować, opracowywać tą technologię, ona jest teraz ekstremalnie ważna, ci ludzie umrą, jeżeli tego nie opracujecie, goddammit, goddamn you, zasrani kapitaliści. Niedobrze bardzo. Żywności trochę mam, z węglem gorzej, ale ten węgiel, no może go teraz zacznę pozyskiwać w jakiejś zmożonej ilości. Z ciepełkiem jest... powiedziałbym, no nie idealnie, ale bywało gorzej. No dobra, może się zatrzymamy na tym poziomie pary, bo to też nie mogę zbyt przesadzać. Wiecie, jak mi się zaroi od chorych z uwagi na to, że mam zbyt wielki chłód, to będzie jeszcze gorzej, więc... A jakby wyłączać te generatory, to co? Nie, to będzie chłodno. To nie, to muszą być włączone. No trudno, nic nie wymyślę. Jak tam panowie? Idziecie, cały czas idziecie. No dobrze, idźcie. Ja postaram się dla was te sanie opracować, mam nadzieję, że się uda. Ale jak będzie? No cóż. Nie wiem, nie wiem, nie chcę nic obiecywać, nie rzucać słów na wiatr, bo po prostu nie mam bladego pojęcia, jak będzie. Zwiadowczy oddział numer 5, bezpiecznie wrócili do miasta, 11 chłopa. Bezdomnych nie mam, czyli te zapasowe domy, które wybudowałem, się przydały. To teraz niech ten oddział zwiadowców wyrusza. Niech wyrusza w to miejsce. Wiem, że przed apokalipsą może wam się to nie wydaje zbyt fajne, że ich wypuszczam jeszcze na Frostland, ale chciałbym, żeby odkryli jeszcze coś z zalążków fabularnych, bo powiedzmy sobie szczerze, że to, co do tej pory odkryłem, ten przybytek Nansena, troszeczkę mi rąbka tajemnicy uchylił. Sprowadzisz nas na zgubę. Wyznaj swoje grzechy. Jakie śmiertelne plaga tego świata. Zbawienie. Tak jest, zbawienie. Wszystko tylko to zbawienie. Ja muszę opracować 24-godzinną zmianę. Tylko, że kurde, nie mogę teraz. Dobra, niezadowolenie mi spadło. To akurat fajnie. 3000 posiłków mam. Zwiadowczy oddział numer 2 powrócił. Bomba. W takim razie... Uratowano ocalałych, uratowaliśmy wszystkich ocalałych, których znaleźliśmy w znanych na schronieniach. Niech Bóg ma w opiece pozostałych. No trudno, no wszystkich się uratować z pewnością nie dało, ale starałem się i tak ich ratować ponad wszelką miarę. Na tyle, na ile to było możliwe. Ty, ja się spodziewam, że tam potem też odkryję jeszcze coś, więc też idź w tym kierunku. Wszystkie oddziały zwiadowców idą tam. Ty idziesz tu. Wy idziecie tam. Jeszcze trochę czasu wam to zajmie, ale być może rzeczywiście odkryję coś wartościowego i ważnego. No to dobra, jedziemy dalej z koksem. Upływ czasu włączam, no i módlmy się. Rozpoczyna się nocna procesja. Aha, no dobra, fajnie, ale... Kurde, na zmniejszonych obrotach pracują teraz. Bo dwa nie pracują, niestety. Moglibyście dalej gotować. Przede wszystkim muszę jeszcze co najmniej... Tu się dwa... Hangary stawiają teoretycznie, chociaż się nie stawiają z tego, co widzę. Słabo stoję z węglem, słuchajcie, naprawdę jestem przerażony, bo ja zaczynam naprawdę słabo stać z węglem, zobaczcie. Nie fajnie. 8 tysięcy, miałem już kiedyś 13 tysięcy, zdaje się, z tego co pamiętam. No ale nie mogę bardziej obniżyć tej energii, bo zacznie być naprawdę zimno. No nie mogę. Niestety po prostu nie mogę. Ja tego próbowałem, ale to... Chyba, że... Aha! Widzisz, to mogło sporo zmienić. Niepotrzebnie mi wskoczyło na czwarty poziom. Ulepszenie techniczne, szybsze sanie, no to super. To mnie cieszy. To teraz kolejne technologie. Co ja bym teraz chciał? Zależy mi na ociepleniu placówek medycznych. Koniecznie, to jest bardzo ważne.
Z perspektywy ciepła wszystko opracowałem. Z perspektywy to nie jest mój priorytet teraz. Baraki. Racjonalizacja wydobycia węgla też jest bardzo ważne teraz. Myślę, że na początku racjonalizacja wydobycia węgla. Wydajność kopalni węgla, parowych kopalni węgla i udoskonalonych kopalni węgla wzrośnie o 10%. Ważne. Róbcie to. Chodzi mi o to, żeby mieć najwięcej węgla, jak to tylko możliwe, bo niestety mało go teraz mam. Bardzo mało. I to mnie niepokoi. Jako tako to funkcjonuje, no. Powiedziałbym, że jako tako. Co się tam podziało, że się wszystko zesrało? Dom. Lęk przed burzą, głodna matka. Kapitanie, zgłosiłam się do nas. Pewna kobieta prosi o więcej racji żywnościowych, ale kucharze twierdzą, że dostała już należny jej przydział. Błagam, kapitanie, mówi kobieta drżącym głosem. Twoi ludzie nie mają złych intencji, ale musieli się pomylić. Potrzebuję dwóch racji. Jednej dla mnie, jednej dla mojego chorego dziecka. Patrzcie, wzrośnie niezadowolenie, jak jej dam. Albo wzrośnie niezadowolenie, albo nadzieja się zmniejszy. No dobra, dam jej, no trudno. O ile to wzrośnie? Zobaczymy. Obecnie mam zerowe, to mogę sobie na to pozwolić. Kurde, działacie w tych uniwersytetach? Niby działacie. No ja myślę, mam nadzieję, że wy działacie. Wy teraz powinniście dwa razy szybciej zaiwaniać. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. No bo technologię z saniami opracowałem, co by nie było. Głodni się pojawiają. Jakim cudem u mnie mam głodnych, skoro stołówek mam 3 miliony, a jeszcze w dodatku mają 3000 zapasów? Czemu to się nie buduje? Też nie głupie pytanie. Może przez tą procesję nocną. A mi się wydaje, że to mogło być przez to, że się nie budowało. No nic, prawo mógłbym jakieś opracować, ale chyba już tam nie ma żadnego ciekawego prawa. Tą zupę podpisałem ostatnio. Segregacja pacjentów by mogła być, no. Praca dla dzieci w ciężkich warunkach. Prawo do pojedynków. No to już są takie prawa nieciekawe. W ideach też już mam same takie mocno inwazyjne, nie za ciekawe. Dom uzdrowień ewentualnie. Wierni pracujący w domu uzdrowień będą nie tylko leczyć chorych, ale też modlić się za ich, przynosząc im nadzieję. Leczenie trwa dłużej. Dobra, podpiszemy, no zawsze to jakieś urozmaicenie, prawda? A myślę, że budowa tego nie będzie takim wielkim problemem. Dom uzdrowień. Ile to, przepraszam bardzo, czego, co, jak, co? 10 stal, 35 drewno. Zobaczmy, jak to wygląda. Z ciekawości. Z ciekawości, moi drodzy. Nie ma już tego, gdzie wtrążolić. Zabudowałem cały krater po prostu, no. Okej, to powstało. Bomba. Posiłki przechowujcie. Dzięki wierze i poświęceniu możemy dokonać cudów. Leczenie naturalne trwa dłużej, ale nie wyrządza szkód. No nie wyrządza szkód, to jest prawda, nie wyrządza. Mam taką nadzieję, że nie wyrządza. Wy cały czas idziecie do tego obozu Meteor. Jakoś tak nie bardzo widzę to przyspieszenie. Być może te sanie coś dały, ale kurde, jakoś tak nie dostrzegam tego. Jak z temperaturą? Mógłbym może zmniejszyć to. Jakby to wtedy wyglądało, co? Bo nie chcę tyle tego węgla marnować. Nie przeżyjemy tego. Spokojna twoja rozczochrana, gościu. Co ty dogadasz? W sumie to tak blisko generatora, to niektóre rzeczy mogę rzeczywiście wyłączyć. Ale nie wszystkie. No nie, bo chłód mają. Albo chłód, albo gorąco. Tak trochę dziwnie. Brak form pośrednich, prawda? Niektóre przybytki ja autentycznie mogę wyłączyć. Rzeczywiście. Cieplarnie na przykład, z tego co widzę, są na tyle dobrze termicznie. Co się stało?
A, bo ocieplenie przyszło, a widzisz. Dobrze. Skoro przyszło ocieplenie, to my troszeczkę zbastujemy z ogrzewaniem. No i być może wykreujemy sobie jakiekolwiek zapasy węgla. To by było bardzo, bardzo wskazane. Coś się stało. Czy ktoś gdzieś dotarł? Nie. Ale co, jakiś taki dźwięk miałem. A, jest coś. Lęk przed burzą, zamieszki wywołane kradzieżą żywności. Kapitanie, zbadaliśmy rozbieżność między zużyciem surowej żywności a liczbą posiłków podawanych w kuchniach. Okazało się, że kucharze kradną jedzenie, ludzie są wściekli. Złapaliśmy 7 złodziei, powiedzieli, że chcieli zaopatrzyć swoje rodziny, zanim burza przerwie produkcję żywności. Wygnajmy ich. Niech strażnicy wiary pilnują kucharzy. Nie będę się tym teraz zajmować. No nie, niech strażnicy wiary pilnują kucharzy. Nie będę ich, wiecie, wyrzucał, dlatego że to by była dla nich, no po prostu, śmierć, tak? Minus 60, fajnie, fajnie. Pierwszy poziom pary, zasięg zmniejszę. Myślę, że mogę tu i ówdzie teraz przy... Nie, no nie mogę. Muszę tak bardzo delikatnie wybadać, gdzie mogę ogrzewanie wyłączyć. Tu na przykład mogłem w tym przybytku, tutaj też mogę. Bo nic się złego nie... A tu już nie mogę, widzicie, no to jest takie... Pi razy drzwi. Trzeba po prostu na czuja to ogarniać. Gdzie można, gdzie nie można. Tutaj nie mogę na przykład. Niektóre budynki po prostu mają lepszą ochronę termiczną z tego co widzę. Niż inne. Tutaj nie mogę. A tutaj, a tu mogę. Nie, tu też nie mogę. Nie, tu już był wyłączony. Tu bym wyłączył. No nie, musi być włączony. Tu mogę wyłączyć. Tu też nie mogę. A jakbym te grzejniczki wyłączył, to co wtedy się stanie? W osiedlach mieszkalnych wygląda na to, że nie ma to specjalnie wielkich reperkusji, jak wyłączę grzejniczki. No słuchajcie, tak to wygląda. No tutaj akurat już jakieś tam reperkusje były. To nie, tu nie. Nie, myliłem się, po prostu z opóźnieniem zareagowało. Są reperkusje. Zapas żywności gotowy. Zapas żywności powinien nam wystarczyć do znaczenia między tydzień. Oby burza nie potrwała dłużej. No zobaczymy. Muszę grzejniczki powłączać, bo jednak się z tej perspektywy akurat myliłem. Nie wszystkie przybytki muszą być ogrzewane, ale grzejniczki muszą chodzić jednak. Tak być nie może, żeby nie chodziły. No dobrze, no to tak to będzie prosperowało w nadchodzącym czasie. Ogólnie, no jest ciepło w tym mieście, nie mogę zaprzeczyć. Zyskuję ociupinkę węgla, to doskonale. To teraz nawet jeszcze w ostatecznym akcie desperacji mógłbym wybudować jeszcze jeden młot węglowy, wiecie? Parowy młot węglowy, o. Jeszcze jeden postawić. To jest już takie naprawdę chwytanie się brzytwy, ale... Chcę tego węgla naprawdę mieć dużo. I baraki zbieracze. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I od razu grzejnik postawimy zaraz obok. Bo to musi być ogrzewane, tylko ulicę dostawię. Grzejnik będzie stał tu. Nawet tu. Będzie idealnie. Całą dzielnicę miasta dostawiam. Nie wiem, czy to jest rozsądne, no ale powiedzmy, że być może tak. Zwiadowcy dotarli do obóz Meteor. Bomba. Zaraz zobaczymy, co też ważnego tam odkryli. Obóz Meteor. Obóz założono w dużym wgłębieniu w lodzie. Być może jest to krater po upadku meteorytu. Na szczycie stalowej konstrukcji zbudowanej nad wgłębieniem zamontowano wielokrążek. Zbadaj. Spadająca gwiazda. O kurde, no wielki ten krater, robi wrażenie. To nie jest takie małe ludziska, taki krater, no to ten meteor naprawdę musiał być ogromnych rozmiarów. Przeszukaliśmy pozostałości obozu. Najpewniej mieściła się tu baza naukowców badających pochodzenie dziury w lodzie. Miejsce jest opuszczone i nie znajdujemy tu nic dla nas przydatnego.
Odkryte miejsca, kolejne odkryte miejsca. Haha, tylko że to jest w kierunku burzy. Wielki krater na krawędzi dużego wgłębienia w lodzie. W kształcie misy stoi kilka chat zbudowanych ze stalowej blachy falistej. Brak śladów życia. Albo konwój w rozsypce. Kilka śniegołazów z przyczepami. Pojazdy nie poruszają się i są zwrócone w różnych kierunkach. Jedna przyczepa leży na boku. Idźcie tutaj, no zobaczymy. Jeszcze ta burza jest kawałek od nas, to może jeszcze zdążycie. Myślałem, że w tym obozie meteor dowiem się czegokolwiek o pochodzeniu tej wielkiej zimy. Akurat z tej perspektywy uważam, że tytuł nie wykorzystuje potencjału, to znaczy fabularnie mógł budować takie poczucie niepewności i zagadki. Mianowicie zagadki związanej z tym, dlaczego w ogóle ten świat wygląda tak, jak wygląda. Wybudowano dom uzdrowień. Wzrasta nadzieja. No i spoko, no. Ale o tym wszystkim będę mówił w podsumowaniu, rzecz jasna. W domu uzdrowień to mogą dzieci pracować. Dobra, zaraz zacznie chodzić ten grzejnik, to ta dzielnica będzie ładnie dogrzana. Mam bardzo mało bezrobotnych, co ciekawe. Aż bym się nie spodziewał. I wreszcie mam nadmiar stali, i to taki naprawdę po waflu mocny fest, nadmiar stali. No tak to w tych tytułach jest, czasami coś jest, czasami czegoś nie ma, czasami jest nadmiar, czasami niedobór, nie przewidzi się. Węgla teoretycznie zyskuje cały czas, ale no powolutku, powolutku to idzie, naprawdę tak niebrawo. Żebym ja wiedział, że ta burza śnieżna tak wolno będzie szła, to ja bym jeszcze te, no jeszcze co najmniej jeden transport takich węzłów grzewczych byłbym w stanie do miasta przyślimaczyć. No ale nie wiedziałem jak ta burza szybko będzie progresowała. Nikt mi tego nie mówił. No dobra. Zabudowałem praktycznie cały krater. Opracowano technologię, racjonalizacja wydobycia węgla. Super, teraz będę jeszcze więcej węgla wydobywał. To jest bomba. Teraz tak, co jeszcze, na czym mi jeszcze zależy? Bo już niemal wszystkie technologie opracowałem. Takie ważniejsze. Nie mówię, że wszystkie, ale takie wszystkie ważniejsze. Strumienie do młotów węglowych. Co to jest? Młoty węglowe i parowe młoty węglowe będą wydobywać 15% szybciej węgiel. Super. Do udoskonalenia kopalni węgla i tak nie mam tych rdzeni parowych, więc to jest dla mnie nieważne. Ocieplenie placówek medycznych to jest bardzo ważne. Natomiast to jeszcze będzie czas na to. Na razie mógłbym się autentycznie skupić na tym wydobyciu, czyli strumienie do młotów węglowych. 15% szybciej wydobycie. No myślę, że to jest bardzo ważna technologia. Bardzo istotna. Tym bardziej w moim obecnym położeniu, no bo jednak tych młotów węglowych sporo mam w moim mieście. Tak, zrobimy. Jak tam te moje ekipy? Cały czas idą. No cóż, muszą to idą, co zrobić? Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze dobudować domów, bo jeszcze tutaj część uchodźców do mnie przychodzi. Ciężko powiedzieć, czas pokaże. Obecnie miasto wygląda w miarę ok, ale to jest cisza przed burzą. Ja wiem, że dopiero teraz się zacznie Armagedon. I to będzie okropne. Pełne. Czyli jeszcze wypadało jakiś tam z zapasami skład zasobów wybudować. Nawet mam tutaj ogrzewany teren pod to. Żywności chcę mieć po prostu tyle, ile to tylko możliwe, bo w tej grze nie istnieje coś takiego, takie pojęcie jak zbyt dużo żywności, zbyt dużo czegokolwiek. To po prostu nie działa. Nie może być zbyt dużo. Kurde, że też nie ma formy pośredniej, tylko albo jest przyjemnie ciepło, albo jest po prostu zimno. To jest dziwne. Ale jest w miarę okej. Cały czas poziom pary spada. Mam teraz 2,5 dnia do tego, żeby rzeczywiście wyposażyć się jakoś przyzwoicie. 2,5 dnia mam na to, żeby zebrać zasoby, zapasy. Potem już się zacznie ekstremalna zima. 2,5 dnia. 2,5 dnia do apokalipsy. 2,5 dnia funkcjonowania i życia. Przerażające. Dobra, do baraku. Dzieciory. Będziecie wydobywać węgiel. Zwiadowcy dotarli. Bomba. Co tu ciekawego, panowie? Mam nadzieję, że coś ciekawego. Konwój w rozsypce. Pojazdy z tego konwoju zostały zniszczone przez silne ciosy. Śnieg jest zdeptany znaczą go wielkie plamy krwi. O kurde.
Wygłodniałe niedźwiedzie polarne. Wewnątrz zniszczonych śniegołazów znaleźliśmy ciała. Niektóre z nich są zmasakrowane, jakby częściowo pożarte, zapewne przez niedźwiedzie polarne. Nie dowiemy się jednak, co naprawdę się tu wydarzyło. Nie ma też nic użytecznego w tym makabrycznym miejscu. No to jestem rozczarowany. Wypadałoby jeszcze iść tutaj, zobaczyć ten wielki krater, ale kurde, to już naprawdę proszę się do gipsu, bo to jest zaraz na krawędzi tej potężnej burzy, a oni mają sporo zasobów, szkoda by to było stracić. Ale z drugiej strony, jakby mieli węzły parowe, to rzeczywiście, ale tak to wiecie, to mogę to tracić, tak naprawdę. Jeszcze nie wycofałem wszystkich oddziałów zwiadowców, to też muszę wypełnić, żeby dalej funkcjonować. Znowu zapełniłem wszystkie placówki, ale tu już magazyn stawiam, nawet jeszcze jeden postawię. Skład zasobów. Takich rzeczy nigdy za mało, a raczej nigdy za dużo. Dobra. Gdzie tu jeszcze dróg brakuje? Zobaczmy, jak struktura tego miasta wygląda. W sumie nieźle. Nie powiedziałbym, żeby mu czegoś brakowało. I zabudowałem caluteńki ten krater. Zobaczcie, caluteńczki. W zabudowie. Młot węglowy cały czas nie jest budowany. Czekajcie, zahamujcie to wszystko, bo dla mnie teraz najważniejsze jest budowa młota węglowego. No goddammit. Wszystko zahamować. Młot węglowy. Wszystkich ludzi do młota węglowego. Prześlimoczyć. Stawiajcie go. Jak tam? No nadzieja jest mocna w tych ludziach. Obwołamy jeszcze 24-godzinną zmianę teraz w kolejnych zakładach pracy, w kolejnych uniwersytetach. Bo opracowanie technologii to jest dla mnie teraz priorytet. Protezy sobie, kilka protez zrobię na wszelki wielki, na zapas. Zresztą to tylko stal zużywa chyba te protezy, prawda? Materiał stal, tylko stal. To ludziska mogę tego troszeczkę naprodukować na zapas. Bo stali to akurat mam w pieru na dużo. Łojeje. Trudne, trudne rzeczy. Budujcie ten młot, a potem zaraz skład zasobów. Z węglem powolutku, powolutku wychodzę na prostą. A teraz jak jeszcze będę miał młot kolejny, to mam nadzieję jeszcze bardziej na prostą zacznę wychodzić. Bo jeszcze więcej węgla będę miał. No i bomba. I o to chodzi. O takie polskie ziemie walczyli. Opracowano technologię do młotów węglowych. Bomba sprawa. To naprawdę jest bombastycznie. Teraz jeszcze bym widział tutaj koniecznie ocieplenie placówek medycznych. Też muszą mieć ciepełko w tych szpitalach. Coś się stało. Chyba coś złego. Aha. Nowi przybysze do miasta docierają ocalali. Kapitani, do naszego miasta dotarła grupa ocalałych. Są zmęczeni, potrzebują miejsca na odpoczynek, czegoś do jedzenia, być może opieki medycznej, ale chcą też pomóc w miarę swoich możliwości. Rozumiem. Mamy bezdomnych? Nie. No to dobrze. Jak i mamy bezdomnych, to znaczy, że wszystko bangla. To wy od razu, panowie, coście przyszli do tego miasta, rączki zakasać do pracy, będziecie robili przy tym młocie węglowym i przy budowie kolejnych przybytków tutaj. Więc bombastyko się złożyło, że akurat żeście przyszli. Mnie się to podobuje, przydacie się. Nie mówię, że nie. Tutaj za niedługo obwołam 24-godzinną zmianę. Świątynie. No w świątyniach też coś mogę zrobić. Słowa kapitana. Captain Jack Sparrow. Dawaj wszystko. Niech to bangla, elegancko. No! Tutaj coś jest nie tak. Nie pracuje, stołóweczka nie pracuje. Zimno mają, no to tak nie być nie może. Trzeba ogrzać to i owo. W nocy spada temperatura, nie możemy o tym zapominać.
jest chłodno, to jeszcze dadzą radę, natomiast jak jest zimno, to już nie dadzą rady. No dobra. Dobrze, no cóż. Teraz to już nic, tylko walczyć o przetrwanie. O kurde, muszę tymi grupami szybko wracać, bo naprawdę już zaczyna się robić nieprzyjemnie na Froslandzie. Z ciepełkiem wygląda na to, że jest w porządku. Tak mi się w każdym razie wydaje. No jest trochę chłodno, ale to jeszcze nie jest tak źle. Dobra, obóz, dotarli. Obóz Kompas. Ludzie mieszkający w tym obozie są spakowani, gotowi do jego opuszczenia. Wszystkie namioty są puste, na miejscu nie zostanie prawie nic. Czyli ocalali. Nowe priorytety. Niewielki zespół naukowców kończy załadunek zapasów. Pracują sprawnie w ciszy, sprawiają wrażenie przygnębionych. Ostatnio głównie pomagamy w ewakuacji, wyjaśnia jeden z nich. Wcześniej badaliśmy pole magnetyczne Ziemi, ale teraz są ważniejsze sprawy, na przykład przetrwanie. Jaskinie lodowe, umocniony barak. Wskaż naukowcom drogę do miasta. Nie mogę się teraz nimi zająć, bo burza idzie, więc moje ekipy muszą iść w kolejne miejsca. Czyli wy idziecie tu. A tu jeszcze gdzieś druga ekipa była. Gdzie ona jest? Dwie ekipy wysłałem do tego miejsca. Wy idziecie tam. A wy tu. Chcę to zbadać, zanim przyjdzie mróz. Mam nadzieję, że tylko ci zdołają jeszcze jakoś się zmigrować. Za godzinę dotrą do punktu docelowego. No zobaczymy, no cóż. Cały czas zbieram węgiel, mam 10 tysięcy, 10,5 tysiąca węgla. Pełnia stali, ale stali to w mrozie nie potrzebuje chyba, więc to może być pełne. Mnie to tam ani ziębi, ani parzy. Retortę jedną rozbujamy na 100% mocy. Jest noc, w nocy zimniej. W nocy nic nie pracuje, to w nocy mógłbym na przykład jakąś kopalnię węgla uruchomić. Wiecie, na 24-godzinną zmianę. Bo to nie ma, że boli, to trzeba pracować, ludziska, trzeba pracować. Kolejne technologie, też bym chciał opracować. Więc... Wiadowcy dotarli, wielki krater, no właśnie, wreszcie. Czekajcie, zahamowany czas? Tak. Zobaczmy, co to się tutaj podziało. Jestem bardzo ciekaw. Wielki krater, technologia. Trudno ocenić wielkość krateru z daleka, jego ogrom staje się widoczny dopiero przy przyjrzeniu mu się z bliska. Obóz jest pusty, zbadaj. Bez śladu, krater jest świeży, otoczony popękanym lodem. Przeszukaliśmy obóz, ale nie znaleźliśmy nic, co wyjaśniałoby los naukowców. W obozie panuje porządek, ale nie idealny. Całkiem jakby naukowcy wyszli na chwilę i już nie wrócili. Może próbowali zejść do krateru i zgubili się w labiryncie pokruszonego lodu, albo zaskoczyła ich śnieżyca, albo jedno i drugie. Zabierz projekty technologiczne. I wy wracacie do miasta Jenochyżo. Ile fabryka dała, ile tylko sił w raciczkach macie, to zaiwaniać do miasta, ale już, bo tu naprawdę mróz przyłazi potężny. Dobra, ta kopalnia funkcjonuje przez noc, bo tutaj pracuje automaton. Ta kopalnia funkcjonuje przez noc, bo ma 24-godzinną zmianę. Ta kopalnia funkcjonuje przez noc, bo tutaj również pracuje automaton. A, czyli mam 4 automatony, źle mówiłem, że 3. Dobra, no ale to wszystko pracuje, to jest dobrze. Tutaj, co się tu dzieje? Nie pracuje, czemu? Za zimno pewnie, tak? Pewnie tak. Włączyć te wszystkie grzejniczki. Przydzielimy ludzi. Tutaj żarełko. No proszę, wreszcie mi zabrakło pracowników. Wszystkich przydzieliłem. Lęk przed burzą, zło wróżbni pijacy. Kapitanie kilkunastu pijanych mieszkańców wyszło na ulicę i zaczęło uganiać się za kobietami, krzycząc, że powinniśmy się jeszcze zabawić, zanim wszyscy zginiemy w trakcie burzy. Co powinniśmy z nimi zrobić? Wygnajmy ich. Albo zostaną, odeślimy ich do domu. Zostaną odesłani do wytrzeźwienia, ale ich defetyzm wpłynie na poziom nadziei i niezadowolenia. No nie chcę ich tracić, dobra, zróbmy tak. To mogę zawsze niwelować wiarą, wiadoma sprawa. Więc tak fatalnie nie jest, jakby mogło być. Wiara pomaga. Mam tutaj ten grzejnik, ale on chyba nie funkcjonuje. To przez pomniejszoną pracę generatora, ale muszę teraz mieć zmniejszoną pracę generatora z uwagi na to, że
Jak nie to, to po prostu... Po prostu będzie kicha. Muszę odłożyć węgiel, no ludziska nie może być tak, że bez węgla zostanę. No jak? Jeszcze mógłbym z jedną retortę rozbujać. A, już nie mam rąk do pracy, o kurde. To grubo. To grubaszno. Ocieplenie placówek medycznych. Bomba. Dzięki temu, że ociepliłem placówki medyczne, to teraz myślę, że będę w stanie wyłączyć w nich grzejniczki. A, już są wyłączone. Aha, no to... To nevermind. To tu mogę grzejniczek wyłączyć. Nie, bo tu będzie chłodno, za daleko jest. No ale ociepliłem, to zawsze coś. I teraz tak. Żywności mam już całkiem sporo. Ocieplenie baraków zbieraczy. No to się zdecydowanie przyda, bo teraz mają zimno po prostu w tych barakach. Więc tak być za bardzo nie może. Ta ekipa, która jest najbliżej burzy, już wraca do domu. Mam nadzieję, że burza ich nie prześcignie, a te dwie ekipy zaraz będą wracać. Ci ocalali, nie wiem czy o własnych siłach dojdą. No ale to już, no trudno, nie mogę, wszystkich mi się po prostu nie zajmę. Nic nie wymyślę, nic nie zrobię. Tartak nie pracuje, dlaczegoż to dlaczegoż, zabrakło drewna, aha. No to usuńcie budynek w takim razie. Zawsze to będą jakieś zasoby z rozbiórki. Dobra. Co też moje nadobne oczęta widzą, nagrywam ten materiał 37 minut, więc wypadałoby teraz skupić się kilkoma słowy na ciekawostkach i się z wami pożegnać. Troszeczkę się czuję, tak jakbym przedłużał gameplay, dlatego że no kurde, chciałem już się przekonać, czy przetrwam tą burzę, no ale wiecie, to równie dobrze jeszcze 5 odcinków może potrwać ta burza, więc no nie wiem. Teraz gramy, no i jak jest czas na grę, to jest czas na grę, a jak jest czas na inne rzeczy, na przykład na zakończenie materiału, tak jak w tym momencie, no to jest czas właśnie na to. Tylko jeszcze zobaczę jedną ważną rzecz. Jak to wygląda? Widzicie? Przez pewną chwilę zużywałem znacznie więcej węgla, niż go wydobywałem. Teraz to wyrównuję. Prognoza jest bardzo optymistyczna. Jak retorty zostaną uruchomione, jak młoty węglowe ruszą z rana, to zobaczcie, jaka będzie dysproporcja. Troszeczkę tego węgla wtedy zyskam, to fajnie. Tutaj z drewnem jest ok. Miałem taki moment, że mi go zabrakło, ale teraz jest ok. Już drewna tyle nie potrzebuję, bo już się tak nie rozbudowuje. Tutaj z perspektywy... Stali jest bardzo w porządku. Przez całą grę miałem ze stalą problemy. Zobaczcie, całuteńka gra to było takie przeplatanie się, a już jest ok. Mięsko. Co? Aha, dobra. Mięsa zaczęło mi ubywać, dlatego że przybywa mi posiłków gotowych. Nie. Produkcja racji żywnościowych spadła tak mocno. Dziwne. Nie wiem czemu. Być może dlatego, że już dobrnąłem do maksymalnej liczby. Co tu jeszcze ciekawego? Medycyna. Obecnie wychodzę na plus, natomiast no, ten moment był fajny. No niestety teraz tak dobrze nie jest. No i mieszkanka. Mieszkanek mam trochę. Okej. No cóż, ludziska, o czym to ja ostatnio ględziłem? Ględziłem cały czas o mieście przyszłości, mieście pod ziemią, które było planowane do budowy. Ględziłem o tym, że tak naprawdę prawda jest taka, że takie miasto nie powstało ze względu na wielkie koszty budowy, ale takie podejście do ludzi ma się na Dalekim Wschodzie. W Federacji Rosyjskiej rząd nijak nie przejmuje się tym, na ile wygodne jest życie obywateli w danych regionach. Mają to centralnie w dupie. Nawet gdyby ci obywatele umarli, rząd miałby to centralnie w dupie, ale nie każdy kraj tak funkcjonuje. Nie każdy kraj tak działa. Pamiętajmy, że mimo wszystko znaczna część krajów przejmuje się losem swoich obywateli, dlatego też w innych krajach, nieco bardziej cywilizowanych niż Federacja Rosyjska, tam gdzie klimat zimą jest równie ciężki, no już się przechodzi do takiego budownictwa. Nie mówię o tym, że buduje się miasta pod ziemią ze względu na srogą zimę, ale jednak coraz bardziej się ludzie wkopują i coraz więcej struktur egzogenicznych poszczególnych miast jest budowanych pod ziemią. Świetny przykład to przede wszystkim Skandynawia, jest pierwsza kwestia, do tego Finlandia. Finlandia jest wręcz podręcznikowym przykładem takiego stanu rzeczy, dlatego że oni, Finowie, coraz bardziej schodzą pod ziemię. W największych swoich aglomeracjach, w największych miastach, tam gdzie ludzi jest naprawdę sporo, kopią chodniki transportujące ludzi pod ziemią. Całe ulice, siatki ulic pod ziemią. Ludziska Helsinki. Znamienny przykład. Tam
budowane jest centralnie potężne podziemne miasto pod współczesnym naziemnym miastem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wybudujecie sieć tuneli komunikacyjnych, sieć arterii, potężnych ulic, parkingów, całą tą infrastrukturę pod ziemią, pod miastem, to w tym momencie koszt budowy, rzecz jasna, jest niepotyczny, jest ekstremalnie wysoki, bo no jednak prace ziemne są bardzo kosztowne, tym bardziej typowo pod ziemią. Ale z drugiej strony koszt eksploatacji tego wszystkiego potem jest bardzo niski. Dlatego, że korzystając w zimie, przy nich, u nich w zimie, w Helsinkach, no wiemy jaka tam jest zima, z ulic na powierzchni, no to jednak to jest trudne. Nawala metr śniegu, 2 metry śniegu, samochody się nie poruszają, samochody się ślizgają, są niebezpieczne warunki, dochodzi do wypadków. Do tego te wszystkie służby miejskie się muszą uwijać od ten pługi śnieżne, posypywarki asfaltu solą, kamieniami i tak dalej. To generuje problemy. Nie zawsze te ulice są w ogóle przejezdne, a nawet jeżeli są przejezdne, no to jazda po takich ośnieżonych, oblodzonych ulicach jest groźna, jest niebezpieczna. Natomiast w momencie, kiedy mamy ulicę pod ziemią, w momencie, kiedy windami możemy sobie potem wychodzić na powierzchnię ulicy, gdzie są ośnieżone chodniki, natomiast jeździć samochody możemy pod ziemią, ulicami, które nie są narażone na śnieżyce, na warunki klimatyczne, no to tam panują idealne warunki tak naprawdę. Ulica, asfalt jest suchutki, jest cieplutki, nie ma żadnego śniegu, nie ma żadnego lodu, nie ma żadnego wiatru, no bomba sprawa. Nic nie trzeba odśnieżać, nic nie trzeba posypywać, więc potem eksploatacja takich podziemnych autostrad i ulic jest bardzo tania. No i w Skandynawii ludzie o tym wiedzą, tak samo jak w Finlandii. Ludzie doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego też schodzą coraz bardziej pod ziemię, w te struktury typowo federowane, górnicze. Świetny przykład to choćby te słynne Helsinki, gdzie obecnie realizowany jest projekt budowy ponad 500 obiektów. To są najróżniejsze obiekty, właśnie parkingi, centra handlowe, centra przeładunkowe, infrastruktura. Ponad 500 obiektów pod miastem, pod ziemią. Tam są budowane, to wszystko opiewa na 9 milionów metrów sześciennych powierzchni. Do tego to wszystko jest ze sobą, te wszystkie punkty, te wszystkie obiekty są ze sobą połączone siatką ulic podziemnych. Tam są całe autostrady pod ziemią. Więc ludziska, zobaczcie, jaki to daje potencjał. A już najlepszym przykładem jest słynny dom handlowy Stockmana, który tak naprawdę chciał się rozwijać z uwagi na ogromne przychody i ilość rosyjskich turystów, no ale na powierzchni nie było gdzie. Na powierzchni nie było już przestrzeni pod to, więc zaczęto drążyć w głąb. Efekt? Rozbudowano go o 10 tysięcy metrów kwadratowych pod ziemią. To jest dom handlowy wielokondygnacyjny, gdzie bardzo wiele kondygnacji jest w ogóle pod ziemią, pod powierzchnią miasta. Coś niebywałego. Rzecz jasna, nie było łatwo, ale ostatecznie się udało, a jak? No, o tym być może Wam opowiem na kolejnym materiale z tejże właśnie serii na tymże kanale. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o patronajcie. Jeżeli Wam się nie podobało, no to też macie łapki. Jeżeli macie średni stosunek do serii, no to możecie nic nie zostawiać. I tak dalej, gro możliwości. A póki co, po prostu się żegnam. Cały czas jestem podekscytowany tą wielką burzą. Ciekaw jestem, czy sobie poradzę. Jakiekolwiek zapasy mam, dlatego że zauważcie, mam 4000 jedzenia. No dosyć to sporo. Drewna chyba nie będę zbyt dużo potrzebował podczas śnieżycy, tak samo jak samego żelaza. Natomiast 10 tysięcy węgla mam obecnie. Jak przyjdzie dzień i uruchomię znowu młoty parowe, no to węgla. Tego węgla będę miał jeszcze więcej niż teraz, więc no chyba dobrze. Tak bym powiedział, mogło być gorzej. Dobra, no i co? Tym pozytywnym akcentem zakończymy ów materiał. Hej ludziska, cześć!